Witam Państwa w drugiej części naszego programu z Piotrem Zychowiczem. Dzisiaj Pan Piotr będzie odpowiadał na Państwa pytania. A ja chcę, jak zawsze, podziękować naszym patronom, naszemu nowemu patronowi Markowi Kubiakowi Czarno na Białym, stałemu już od dawna patronowi, czyli SB Award, czyli Stan i Barbara Zadrożny. I oczywiście wszystkich Państwa, którzy wspieracie nas na Patronajcie i którzy bezpośrednio też na YouTube wspieracie nasz kanał. Bardzo dziękuję i zapraszam. 2019 rok był przełomowy dla wszystkich kredytobiorców w Polsce. Wyrok CUE pokazał, że każdy kredytobiorca może wygrać z bankiem jeśli tylko jego umowa jest niezgodna z prawem. Nazywam się Kubiak Narek, jestem założycielem firmy Czarno na Białym i od 8 lat pomagam swoim klientom anulować nieuczciwe umowy i odzyskać z nich pieniądze. Jeżeli mają Państwo kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim, w euro, kredyt hipoteczny w złotówkach lub kredyt gotówkowy, już jeden zapis niedozwolony może skutkować tym, że bank będzie musiał oddać Wam pieniądze, a rata znacząco spadnie lub wręcz zostanie zawieszona na czas procesu. Zwrot pieniędzy należy się także przy tak spłaconych. Skontaktuj się z nami, a dowieź się ile bank musi Ci zwrócić. Analiza dokumentów jest bezpłatna. W opisie filmu znajdą Państwo linki na naszej strony internetowej oraz naszych socjal mediów. Zapraszam! Witam w drugiej części, witam Panie Piotrze, chociaż nie rozstawaliśmy się, ale dobry, e, część druga, czyli Pan Piotr będzie odpowiadał na Państwa e, pytania. Panie dzień Piotrze, ma tutaj. Sumienia, o nie, 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 że, że się śpieszymy. Ale i pomyślałem sobie, jak pan ma wyrzuty sumienia i pan trochę narzeka to, że Pan, e, że Pan tam w tej pierwszej części mówił o tym, że właściwie pana program teraz polega na tym, że to Pan zadaje pytania i, i chce się Pan wygadać, e, to może e, ja, jeżeli nie zdążymy jakiś pytań. A pewno nie zdążymy e, zadać i pan nie będzie mógł na nie odpowiedzieć, ale przekażę panu i może pan u siebie na przykład zrobi taki odcinek, gdzie odpowie pan na część pytań. Chodźmy. Super. No. Dobrze. Dobrze, więc teraz e, pytanie pani e, Katarzyna e, Chorazy Co daje? Jak to jest być historykiem i propagować jednostronną anglosaską narrację aktualnych wydarzeń? Wojenno-politycznych. Było proszę Państwa o tym trochę w pierwszej części, ale teraz już takie bezpośrednie pytanie. No to już jestem teraz już kompletnie zagoniony w kozi róg. Mówiliśmy tak. Niektórzy oskarżają mnie o to, że jestem prorosyjski. Tak. Tak. Inni, że jestem proukraiński. Mam łatkę germanofila, który opowiada mm. się za sojuszem z Niemcami, z zachodnią Europą, ponieważ ma jakąś dziwną miętę do Niemiec. No ale teraz już jestem na łopatki rozłożony przez naszą Sympatyczną panią Katarzynę. panią Katarzynę, ponieważ okazuje się, że jestem jeszcze agentem anglosaskim. Mm -hmm. To akurat jest chyba bardzo dalekie, ponieważ akurat zawsze dostaje mi się po tyłku za to, że jestem anglosasko-sceptyczny. Mm -hmm. Ponieważ pokazuje to, że anglosasi nigdy, ale to nigdy nie kierują się altruizmem. Mówią o tym bardzo dużo, ale nie kierują się altruizmem, tylko zawsze realizują w sposób bardzo często bezwzględny swoje interesy. I dokładnie to samo dotyczy Ukrainy. To znaczy, Stany Zjednoczone nie pomagają Ukrainie dlatego, że kochają Ukraińców i z tego samego powodu nie są w sojuszu z Polską, dlatego że w pielszyckiej. Przepraszam, Kościuszko i Pulaski, uh -huh. o, walczyli za wolność naszym uh -huh. i waszym. Uh -huh. Tylko dlatego, że mają w tym po prostu swoje interesy. I wojna na Ukrainie jest e, wojną, w której Stany Zjednoczone i Ukraina są w sojuszu, ale obie strony walczą o coś innego. To znaczy z tym samym przeciwnikiem. Żeby było jasne, e, Ukraina walczy przeciwko Rosji, która jest agresorem, w obronie swojej niepodległości i integralności terytorialnej. Natomiast Ameryka walczy z Rosją na Ukrainie poprzez przekazywanie Ukrainie broni, broniąc swojej strefy wpływów w ramach. E, układu sił zmieniającego się między Federacją Rosyjską, a wcześniej Związkiem Sowieckim, a Ameryką w Europie. A układ sił zawsze, jak słusznie wskazuje nazwa, jest uzależniony od siły, bo tylko siła się liczy. I jeżeli chodzi o tą sekwencję wydarzeń, to ona była bardzo prosta. Silni byli bolszewicy w roku 1945 i dlatego doszli aż do łaby i podporządkowali sobie całą Europę Środkowo-Wschodnią i jeszcze plus kawałek Niemiec. Potem, kiedy Związek Sowiecki w 1991 roku padł, no to Rosja w epoce Jelcyna była bardzo, bardzo słaba, no to siłą rzeczy równowaga sił się zmieniła i Ameryka przesunęła swoją strefę wpływów na wschód, włączając e, państwa Układu Warszawskiego, a również trzy były sowieckie republiki, Estonię, Litwę i Łotwę, do e, NATO. No i teraz y, otworzyła również, jak wiadomo, w 2008 roku perspektywę członkostwa y, Ukrainy i y, Gruzji w NATO, czyli jeszcze większego powiększenia mm -hmm. swojej strefy wpływów. Ponieważ Rosjanie z powodów różnych, to już nie, może za długo będę o tym mówił, doszli do wniosku, że Ameryka słabnie, że kończy się sytuacja jednopolarnego, jednobiegunowego świata, w którym panuje jeden globalny hegemon, tylko wkraczamy w epokę świata wielo. Biegu nowego, nowego, koncertu mocarstw, więc uznała, że to jest dobra okazja, żeby znowu te amerykańskie wpływy wypchnąć. W związku z tym to jest na tym polega ta gra. E, I wydaje mi się, że ponieważ mówię o tym bardzo często, jakie są amerykańskie motywy i dlaczego Ameryka pomaga Ukrainie i dlaczego też, jak zmieni się konstelacja, na przykład zacznie się wojna na Pacyfiku, e, i Rosja będzie potrzebna do tego, żeby otoczyć e, Chiny od północy i założyć blokadę na Chiny. To nagle Ameryka może zapałać miętą do, do, Rosji. do Rosji, tak jak Kissinger swego czasu do Chin, mhm. kiedy trzeba było skierować Chiny przeciwko Sowietom. W związku z tym wydaje mi się, że przedstawianie właśnie prawdziwych motywów polityki amerykańskiej i to ich chłostanie Ameryki w każdym odcinku poświęconym Bliskiemu Wschodowi za wspieranie e, Izraela w tym pastwieniu się nad Palestyńczykami, e, co robię. No mhm. chyba jest najlepszym dowodem na to, że twierdzenie pani Katarzyny jest y, pozbawione podstaw. Pani Katarzyna myślę, że wyczerpująca odpowiedź i przekonała pani. Yy, I teraz y, pan lub pani Asto. No. Że kanał Piotra Zychowicza nazywa się Historia Realna, ale moim zdaniem pan Piotr mimo że robi bardzo ciekawe programy, to stał się koniunkturalistą. Krytyka Ukrainy na pana kanale nie istnieje same ukrofilskie treści, brak dyskusji i krytyki dotyczącej na przykład stosunków polsko-ukraińskich, wołynia, ale też tego, że Ukraina chciałaby nas wciągnąć w wojnę, a w naszym interesie to nie jest. Proszę zapytać. Proszę bardzo, same w takim razie dowody. E, punkt pierwszy, trzy dwie albo trzy rozmowy ze Zbigniewem Parafianowiczem który napisał książkę Polska jest w wojnie. Które który nie chciał przyjść do nas. Nie chciał przyjść. Odwołał go ostatnich chwilę. E, Polska e, na wojnie, mhm. przepraszam, mhm. która e, zresztą sympatyczny bardzo jest pan Zbyszek, mhm. którego pozdrawiam. E, który właśnie pokazuje bez ogródek kulisy polsko-ukraińskich stosunków, których, krótko mówiąc, zostaliśmy potraktowani jak frajer. Mhm. Czyli daliśmy wszystko na piękne oczy i potem dziwimy się dlaczego Ukraina jest taka niewdzięczna no, klasyka właśnie mm -hmm. romantyzmu i te odcinki powstają dowód drugi nie wiem, pięć czy sześć odcinków o ludobójstwie na Wołyniu, między innymi jeden z profesorem Motyką, który też mm -hmm. oczywiście pozdrawiamy, który ma chyba z milion wyświetleń mm -hmm. jest to, czy 800 tysięcy jest to naj, z tego co wiem może się mylę, ale kiedy sprawdzałem jakiś czas temu, najbardziej klikalny materiał o ludobójstwie na Wołyniu pokazujący jego genezę który pojawia się na... który jest w ogóle na polskim YouTubie. Trzeci punkt, to właśnie stwierdzenie, że Pol Ukraina chce nas wciągnąć do wojny, pojawia się w tych naszych rozmowach w kółko też. Ostatni przykład, proszę, zwracam się teraz do osoby, która zadała to pytanie, proszę zobaczyć chociażby ostatnią rozmowę z Jackiem Bartosiakiem, e, której padają dokładnie te słowa. To znaczy, jednym z elementów różnicy interesów między Polską a Ukrainą jest to, że Ukraina by chciała nie walczyć sama. A Polska by chciała, żeby Ukraina walczyła sama. Przynajmniej jeżeli chodzi o, okay. o, o ten układ warszawa kijów I teraz, oczywiście, czy Ukraina chce nas wciągnąć do wojny? No, oczywiście, że chce. I chce wciągnąć NATO i wciągnąć Amerykę, ale to nie jest powód, na przykład, żeby teraz y, rzucać się na Ukraińców z tego powodu, bo gdybyśmy my zostali zaatakowani przez. Rosję i mieli wojnę z Rosją, no to ciekawe, czy chcielibyśmy, żeby Niemcy weszły do wojny w pobronie Polski? Czy chcielibyśmy, żeby Ameryka nam przyszła na ratunek ze swoimi dzielnymi chłopcami e, i samolotami? Oczywiście, żebyśmy chcieli. Więc to nie jest pretensja do Ukrainy, to jest naturalnie, że jeżeli państwo zaatakowane przez większe mocarstwo, marzyłoby o tym, żeby ktoś dołączył do tej wojny, żeby po prostu miało wsparcie. Natomiast my, ponieważ jesteśmy ostrożni, to co mówiliśmy w pierwszym odcinku naszej, naszego spotkania, że Wejście do wojny dla Polski byłoby katastrofą, do tej wojny wejść nie chcemy. To jest naturalne. I to jest też ten styk, na którym, no niestety, nasze interesy polsko-ukraińskie się nie pokrywają. Dowodów mógłbym przytoczyć jeszcze więcej. Właśnie cały, powiedziałbym, cymes historii realnej polega na tym, że e, wszystkich tam w zasadzie krytykujemy i Ukrainę, i Rosję, i Amerykę, e, Izrael przede mhm. wszystkim ostatnio. I wydaje mi się, że to jednak dosyć nawet bardzo obiektywne, i nie ma mowy o żadnej stronniczości. Jedynym rzeczywiście muszę się przyznać, że jestem troszeczkę stronniczy, jeżeli chodzi o interes Polski, no, ale to proszę nie mieć mi tego za złe, ale to mi leży na sercu. I tak, teraz pani Barbara pyta. Bardzo serdecznie witam pana i pana, panią i pana Piotra. Słucham oboje państwa i z wielkim zainteresowaniem i radością. Dziękuję za wasze programy. Dziękujemy też za uwagę. Dziękuję. I pytanie. Kilka jest pytań, więc, więc może, żebyśmy może odeszli rzeczywiście na chwilę od Ukrainy. Czy w tym roku zakończą się wojny Izraela, na przykład z Palestyną, jak pan sądzi? Hmm. Obecna odsłona konfliktu między Hamasem a Izraelem może się rzeczywiście skończyć, ale wojna między Izraelem a Palestyną się nie skończy, mm. ponieważ jest to wojna wieczna mm. i jest to wojna o ziemię. Zresztą okay. mówiliśmy o tym w poprzednim tak. odcinku, kiedy są dwa nacjonalizmy, dwa projekty państwowe, dwa narody, dwa plemiona, które roszczą sobie prawo do tego samego terytorium, no to oczywiście jest ten konflikt nierozwiązywalny. I mamy do możliwości, no oczywiście kilka, że zostanie wprowadzone takie two-state solution, czyli powstanie Palestyna i Izrael osobno, ale Izrael na to nie chce się zgodzić. Druga możliwość jest taka, że Izrael wypędzi wszystkich Palestyńczyków z Palestyny, ale to jest mało prawdopodobne. No i trzecia, najmniej wreszcie prawdopodobna jest taka, że Palestyńczycy wyrzucą z powrotem jakby marzyli sionistów do morza. Również powiedzmy sobie mało prawdopodobna, bo Izrael ma silną armię i broń jądrową. W związku z tym mogę tylko powiedzieć tak, że jak zaczynałem właśnie zajmować się Bliskim Wschodem w Rzeczpospolitej, to było 20 lat temu, to miałem, byłem pewien, pełen, pani, takiego młodzieńczej arogancji. Pomyślałem sobie, kurczę, jest mapa drogowa Busza. Kto dzisiaj pamięta o mapie drogowej Busza? Cztery punkty do pokoju na Bliskim Wschodzie. Mówię, na pewno za mojego tutaj pobytu w tej redakcji, pisania o Izraelu, ten konflikt się skończy, będzie wielka konferencja pokojowa. Minęło 200 lat, nie zmieniło się nic, jest jeszcze gorzej. Jest dużo gorzej. No. Jest jeszcze więcej osadników na ziemiach, na terytoriach okupowanych. Właśnie mieliśmy do czynienia z najbardziej, czy mamy do czynienia z najbardziej krwawą odsłoną konfliktu w ogóle w historii. 35 tysięcy e, palestyńczyków zostało zamordowanych, w tym 15 tysięcy dzieci. Z kolei Hamas wyrżnął e, prawie tysiąc Żydów. W związku z tym jest jeszcze gorzej i nie jestem teraz już, mm -hmm. jak mam już 44 lata, a nie 24, optymista. Mm. Dobrze. I pytanie. O, już wiem, tutaj też Pan chciał to pytanie, tak? Ja. Już jest Pan Paweł Piotr. Dzień dobry. Gratuluję szerokiego spektrum gości. Jeżeli istnieje możliwość zadania pytania, to proszę spytać, czy jest możliwość zaproszenia do pana Piotra, pana Jacka Hoga z Fundacji Ad Arma, który zdroworozsądkowo podchodzi do wielu zagadnień, zwłaszcza bezpieczeństwa w państwie. No i spotkanie dwóch historyków zawsze będą ciekawe. Dzie dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Ja chcę co powiedzieć, już wielokrotnie miałem do czynienia z taką, takim wnioskiem. Oczywiście, chętnie zaproszę, szczególnie, że z tego co zgooglowałem i, i wiem, przepraszam, mm -hmm. o e, panu Jacku, to jest on działaczem na rzecz powszechnego dostępu do broni w Polsce. E, ja również popieram ten postulat z tego powodu. Po pierwsze, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem Europy i myślę, że wydaje, że dobrze byłoby, żeby mężczyźni w Polsce, ale nie tylko kobiety, również miały do czynienia z bronią, no a po drugie myślę, że sytuacja, w której uzbrojony napastnik wdziera się do domu zwykłego, ciężko pracującego Polaka i on dysponuje bronią palną, a tamten może co najwyżej dźgnąć go nożem, jest po prostu nierówna. W związku z tym to jest po prostu kwestia czysto pragmatyczna bezpieczeństwa. Każdy Polak powinien mieć, jeżeli chce oczywiście, broń palną do obrony siebie, swojej własności i swoich bliskich przed napastnikami. Mhm. Tutaj bardzo dużo tych rzeczy związanych z, z Ukrainą, z Wołyniem było, proszę Państwa, w pierwszej części, dlatego to już pominiemy. Ja jeszcze, też, jeszcze raz chciałam Państwu, który bo to w pierwszej części, polecić książkę pana Piotra. Nie tylko, że jest świetnie napisana i dobrze się ją rzeczywiście czyta, czyli właśnie Ukraińcy i opowieści niepoprawne polityczne. Kolejna, kolejna część. Też kupiłam właśnie też książkę pana tych Żydów. I tak myślę sobie, że może następne spotkanie zrobimy wokół tego książki, tej tego, i tego konfliktu, który, który dzisiaj też dotknęliśmy, tak, między Palestyną a. a ale Izraelem. Pani, jeżeli zrobimy o tej książce, to to jest wbrew pani interesom. Bo? Spadnie pani film z YouTube. A, no tak. Nie, żartuję. No, ale wie pan, co? No, ja już miałam pana Grzegorza Brauna w programie. Zostałam zgłoszona do prokuratury nawet e, za Brawo? popełnienie e, przestępstwa. A, ten poseł Konfederacji. Tak. wiem, który. Poznałem go kiedyś nawet. W knajpie. <laughs> A jest tam pytanie chyba też, czy pan widział jego wykład na temat powstania. Nie, ale widziałem jeden o Gwiezdnych Wojnach. A, to właśnie jest takie pytanie. Ukasz pan, czy oglądał pan wykład Grzegorza Brauna o Powstaniu Listopadowym lub inne wykłady historyczne, ale nie rozumiem. Nie, właśnie, chciałem też że, zrobić taki mały coming out, To znaczy, ja pracuję na YouTube, w tym sensie, że mam kanał na YouTubie Aha. Historia Realna, ale o, niestety nie oglądam ogląda. YouTuba, tylko czytam książki. Mhm. Jest taki, o którym Jest. mówił pan w poprzednim też programie, ale to nie tym pierwszym odcinku, tylko z te dwa lata temu. Ale trochę w innym kontekście to pytanie się pojawia, pan Czarnopys. Pan Piotr zabłysnął książką Pakt Ribbentrop-Beck. Opisuje scenariusz zwycięski dla Polski II wojny światowej. Czy może pan odpowiedzieć, co by się stało z Polską, gdyby hipotetyczna wojna przeciw Związkowi Radzieckiemu była wojną przegraną? To samo, co stało się ze wszystkimi innymi sojusznikami III Rzeszy. Mhm. A przypomnę, że cała, bo rozumiem, że do tego bardzo dające mhm. pytanie nawiązuje, jednym z e, osi ataku, jaki mhm. przypuszczono na moją książkę Pact Bentrop Beck, która, przypomnę, że jej główna teza, e, którą zresztą podzielał profesor Wieczorkiewicz, czy profesor Łojek, mhm. czy, nie wiem, wielu innych e, uczestników debaty publicznej, e, jest taka, że z pośród dwóch złych rozwiązań w 1939 roku, e, czyli a przyjęcie na siebie pierwszego uderzenia z bolszewików i Niemców mhm. i rozpoczęcie wojny od Polski, od totalnej anihilacji Polski, rozbioru jej, zburzenia i zniszczenia e, i tej straszliwej hekatomby, która padła, mhm. padli ofiarą Polacy, zarówno polskiego, jak i żydowskiego pochodzenia i wszystkich innych zresztą, e, bardziej pragmatyczne byłoby to drugie złe rozwiązanie, czyli przyjęcie oferty Sojuszniczej Trzeciej Rzeszy i e, przeczekanie pierwszych kilku lat wojny, a potem wspólny marsz przeciwko Związkowi Sowieckiemu. No, więc jednym z osi tej ataku na tą książkę, mm -hmm. która no już w ogóle wie pani z perspektywy polskiej polityki historycznej, która przypomnę, ma jedno podstawowe założenie, że Polacy zawsze mają rację. Mm -hmm. Jesteśmy narodem wybranym. To jest po prostu herezja największa, prawda? Że mm -hmm. można było podjąć inną decyzję, uniknąć tych strasznych e, nieszczęść i cierpień. No to jedną z tych osi była właśnie taka, że my, gdyby się nie udało razem z Niemcami pobić Sowietów, Chociaż moim zdaniem by się raczej udało, oczywiście to jest, trzeba mhm. oba, te, oba te scenariusze rozważyć. No w związku z tym my bylibyśmy A, skompromitowani powsze czasy, mhm. B straszliwie jakoś potraktowani po wojnie dużo gorzej niż zostaliśmy potraktowani. I oczywiście te oba argumenty e, miałyby u swoje uzasadnienie, gdyby nie fakty historyczne, mhm. bo tak to właśnie bywa, że w przypadku tego typu propagandowych haseł i frazesów. Fakty historyczne e, są kompletnie w, w całkowitej sprzeczności. To mhm. znaczy, przypomnę, że Niemcy nie poszły same na Związek Sowiecki, tylko w szerokiej koalicji. Była to koalicja europejska, w skład mhm. której wchodziła Włochy. Finlandia, Włochy, Rumunia, a, kto tam jeszcze? Węgry oczywiście, mhm. Słowacja. No plus oczywiście swoje jednostki też wystawiły kraje okupowane, takie jak chociażby Francja, mhm. kraje skandynawskie, Holandia, Belgia, słynna dywizja walońska i tak mhm. dalej Pół Europy poszło z Hitlerem na bolszewików. No i teraz, czy wszystkie te kraje, które wymieniliśmy, Finlandia na przykład, mhm. są obecnie jakimiś priasami? społeczności międzynarodowej, czy teraz jak ktoś się spotyka z Finami, och, ten wasz Mannerheim, mhm. on się sprzymierzył z, z Hitlerem, jesteście skompromitowani. Patrzcie, e, e, na przykład Polaków, oni są tacy fajni, słuchaj, ich kochamy. E, no, mam wrażenie, że chyba tak do, do, do końca nie jest. To samo dotyczy innych, innych krajów e, i proszę zwrócić uwagę, że to jest jakby w formie tego moralnego wzburzenia, mhm. prawda, że bylibyśmy powietrzne czasy potępieni. To, bo to by zakładało, że dzięki naszej decyzji z 1939 roku jesteśmy obecnie najbardziej ukochanym narodem całego świata. Tak nie jest jesteśmy bardzo nielubiani, każdy kto I jeździ tak, na... I tak uważają, że, że to były przepraszam, oczywiście polskie obozy no śmierci, właśnie, proszę tak? bardzo, to jest e... taki kto ma e... gębę e... A, antysemity e... permanentnego? Polska, a Polska a Niemcy, czy... się... Niemcy odrobiły lekcję. Tak. to jest takie słynne czy... faso, tak? no właśnie, albo te kraje, które z Niemcami poszły e na Związek e Sowiecki, no, to, to jest oczywiste, w związku z tym tu jest jakby argument bardzo prosty do zbicia, a jeżeli chodzi o geopolityczne rozwiązanie e... E e no to proszę zwrócić uwagę, że po prostu stworzenie demoludów e a nie wchłonięcie konkretnych państw do Związku Sowieckiego było decyzją Stalina, która polegała na pewnym ułożeniu Europy Środkowo-Wschodniej i nie miało żadnego znaczenia postawa konkretnych państw podczas wojny. To znaczy sojusznicy e, Anglosas Anglosasów, a również Sowietów, czyli tak jak Polska, bo hmm. przypominam, że byliśmy od 1941 do 1943 hmm. roku sojusznikiem Związku Sowieckiego, najbardziej koszmarnej tyranii, jaka istniała w historii świata. E, i ci sojusznicy państw alianckich zostali potraktowani dokładnie w ten sam sposób, co sojusznicy e, Hitlera. To nie miało żadnego znaczenia. I nie ma też również oczywiście żadnego uzasadnienia źródłowego. Słynna teza, że gdyby nie nasza dzielna decyzja z 1939 roku, czy też, nie wiem, powstanie Warszawskie, bo to druga mhm. odmiana tej samej e, tezy, to Szczecina by nam nie dali. Mhm. Nie ma na to żadnych dowodów. Mhm. Może by tak było. Może by tak. Nie było. To jest, jest to w pewnym sensie dobre podsumowanie całej e, gdybologii i, tak. polityki, te, i historii alternatywnej. Natomiast na tym polega uprawianie tej historii w sposób fachowy, że się bierze pod uwagę najbardziej e, scenariusze prawdopodobne i opiera się na innych przykładach. O tak, tak. E, panie Pierwsze, ponieważ mamy jeszcze parę minut, i jeszcze trochę tych pytań e, jest, jest pytanie o metalikę, widzę. Jest pytanie o metalikę. Tak, tak, obiecałam i już. E, tak, i pan Walt Kowalski pyta, dlaczego poszedłeś pan na koncert Metaliki w koszulce Iron Maiden? A chcę właśnie powiedzieć, że to nie jest moje e, FOPA modowe, e, tylko jest to e, w pewnym sensie demonstracja mojej wiary heavy metalowej. Otóż e, Iron Maiden jest moim kochanym zespołem, a ja jestem metalowcem od e, lat, o ponad 30. I jako młody człowiek bardzo lubiłem wczesną Metalikę. Nie wiem, mm. czy pani jest w klimacie, nie, nie. No to opowiem całą historię od początku. Metalika jest zespołem. Zaczynała jako zespół trashowy mm -hmm. i wydała dwie bardzo dobre płyty: Kill 'em All i Ride the Lightning. Potem bardzo przyzwoitą płytę Master of Puppets. Potem Niezłe and Justice for All. I już dosyć komercyjną, ale nadal w klimacie czarny album słynny, na którym mm -hmm. są te wszystkie ballady, Wie pani Enter Sandman, i to wszystko już takie trochę pod radio. No, ale metalika była zespołem metalowym i Metallica, e, członkowie Metaliki nosili długie włosy, czarne, skórzane kurtki i byli częścią sceny heavy metalowej, która z kolei, ja jako metalowiec, jako nastolatek w latach 90., -tych, e, uważałem, że jest to coś więcej niż muzyka, tylko pewien F sposób życia i pewna filozofia, wiara, nie pewna filozofia. filozofia o, tak, coś takiego. No i nagle nastąpiła rzecz, która po prostu spowodowała mój totalny szok. To znaczy, na początku lat 90. była eksplozja muzyki grunge, Muzyki hmm. alternatywnej, i to był taki, powiedziałbym, duży cios dla sceny metalowej, co oczywiście prawdziwych metalowców e, utwierdziło w tym, że to my mamy rację i trzeba dalej trzymać się naszej ścieżki. E, długie włosy, skórzane kurtki. Hmm. Włosy miałem dotąd, tak swoją drogą. E, nosiłem skórzaną kurtkę, na nią miałem tak zwaną katanę, czyli jeansową, wie pani, e, taką bez rękawów kurtkę, a z tyłu ekran. Kamizelkę, tak. Kamizelkę. Wie to hmm. jest ekran? u Nie. Metalowca, to jest z tyłu, na plecach, no. olbrzymia naszywka e, przedstawiająca w moim przypadku oczywiście Diego, czyli maskotka Iron Aha. Maiden. No, wyglądało to naprawdę fajnie, e, no ale do, do czego zmierzamy? Nagle Metallica <coughs> opublikowała swoje zdjęcia nowe i, i wydała płytę Load. To był rok 93 czy 94. I teraz tak, wszyscy obcięli włosy, wyrzucili na śmietnik czarne kurtki skórzane, włożyli jakieś, wie Pani, kraciaste koszule. Kirk Hammett, gitarzysta, pomalował sobie paznokcie i pomalował oczy, co no dla metalowców, mm -hmm. wie Pani, no to jest już naprawdę niezły, mm -hmm. niezły, niezły hardcore. E, I zaczęli grać muzykę, którą można określić mianem po prostu jednego wielkiego, nie chcę tego mówić, bo mm -hmm. brzydkie słowo, po prostu straszno. Mm -hmm. I uznaliśmy ich z kolegami za zdrajców metalu. Mm -hmm. W związku z tym, oczywiście od tego czasu minęło tam 30 lat, Emocje trochę wy, już opadły, natomiast y, moje chodzenie w koszulce Iron Maiden na koncert Metaliki jest właśnie sygnałem, no, że ja tego nie akceptuję, ponieważ uważam, że trzeba być wiernym swoim poglądom, swojemu, nie wiem, sposobowi życia, a nie pędzić za aktualnymi modami. Mm. A teraz mają długie włosy? No, właśnie byłem jak jeden ma, reszta nie ma, i drugi też ma, ale aha, bo wyrzucili, o, jeszcze jeden, jeszcze jeden, powiem wyrzucili świetnego basistę. Jason'a, który był bardzo fajny, z takiej fajnej traszowego jego zespołu Floats and Jetson. Mm -hmm. i przyjęli zamiast niego jak takiego, no, może i sympatycznego latynosa, ale też wydaje mi się, że to był jakiś taki krok, którego nie do końca akceptuję, no. Więc poszedłem na koncert, było fajnie, dobrze się bawiłem na tych starych kawałkach, od razu mm -hmm. mówię, szczególnie z płyty Ride the Lightning, między innymi For Whom the Bell Tolls, natomiast na tych nowych, jak grali, to się nudziłem. Mm. Pytam widzowie, wielu widzów pyta, kiedy wrócą a, na historię realną odcinki historyczne. Tęsknię. Ja też, jak tylko się skończy wojna. Nie można tego jakoś połączyć, że tak wszystko tylko o tej wojnie? Nie, no łączymy, łączymy. Był odcinek o powstaniu warszawskim, właściwie mm. robimy co roku. Teraz fajny był z Norbertem Bączykiem w poprzednią rocznicę 10 mitów Powstania Warszawskiego, mhm. gdzie razem z gościem żeśmy się rozprawiali bezwzględnie mhm. ze wszystkimi kolejnymi mitami, takimi jak, nie wiem, z, z, o, to jest mój ulubiony, zwycięstwo z opóźnionym zapłonem. Zna Pani ten? Nie. No, że wygrało Powstanie Warszawskie w 1989 <laughs> ja się śmieję no tak, z tego, tak, bo pani, bo to albo można płakać, no. albo można się śmiać, prawda? To znaczy e, wiara w to, że jest jakakolwiek e, związek przyczynowo-skutkowy okay. między katastrofą Polski w 1944 roku, bo przypomnę, że powstanie warszawskie było największą klęską i katastrofą okay. w naszych dziejach, jednorazową oczywiście. A tym, że w 1989 roku powstała Trzecia Rzeczpospolita, no nie istnieje taki związek, bo przypomnę, że i po prostu wszystkie kraje naszego regionu przydostały wtedy tak. wolność ze względu na to, że się Związek Sowiecki posypał. Mhm. Co tam jeszcze? Do tych mitów jest bardzo dużo. O, na przykład taki, że gdyby nie rozkaz o wywołaniu powstania, to e, powstańcy zbuntowaliby się przeciwko swojemu dowództwu i sami ich chwycili za broń, czyli przedstawiali ich jak jakiejś mhm. anarchistycznej cywil bandy. Mm, albo taki, o na przykład, taki jest też fajny mit powstania, który bardzo mm, mi się podoba, że powstańcy tak naprawdę walczyli za wolność Niemiec. Zna pani ten? Nie. A, bo to jest, to jest wisienka na torcie mm -hmm. powstańczej mitologii, którą bardzo uwielbiam. Otóż, kiedyś byłem na takiej debacie i szacowny mój adwersarz, sympatyczny zresztą człowiek, nie mam nic do niego osobiście, wystrzelił z takim koncepcją. Otóż, panie Piotrze, czy pan wie, że Gdyby nie Powstanie Warszawskie, które zatrzymało, jak wiadomo, rzekomo, dodam tak. od siebie złośliwie, front rosyjski, okay. czy też, przepraszam, front sowiecki e, od sierpnia do lutego, okay. to gdyby ten front od razu przekroczył e, z marszu w okay. latem 1944 roku Wisłę, to Sowieci nie zajęliby tylko Nerdówka. Tylko całe Niemcy. I całe Niemcy byłyby komunistyczne. No co mieliby więcej czasu? Nie rozumiem. No szybciej wyruszyli, to tak, tak, Anglicy tak. byście wolniej przyszli rozumiem. z Amerykanami. No więc okej. Okay. Ja mówię tak. Okej. Okay. Czy... Czyli może powiedzieć, że powstańcy uratowali Niemcy mhm. przed sowiecką okupacją mhm. i RFN właściwie wywalczyli powstańcy. Czyli walcząc... logika jest taka: walcząc z Niemcami na ulicach Warszawy, dając się poszatkować mhm. na kawałki, myśmy uratowali walczyliśmy Niemcy. O wolność, walczyliśmy o ich wolność. Naszą i waszą. W tym przypadku wolność Republiki Federalnej Niemiec, bo, bo, bo ja mówię, wie pan temu, wie pani temu, do tego pana, tak. czy pan wie, że ja bym w takim razie chciał, żeby szybciej poszli ci Sowieci, zajęli całe Niemcy, to byłaby niezła kara za Hitlera, żeby byli sali <laughs> komunistyczni. No po prostu szok, mm -hmm. szok, szok. Także takich mitów jest oczywiście olbrzymia ilość. Ja odbyłem niezliczone ilość oczywiście debat, rozmów też prywatnych ze zwolennikami, czy też obrońcami decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego w takich, a nie innych warunkach militarno-politycznych 1 sierpnia 1944 mm -hmm. roku. I muszę Pani powiedzieć, że to, co zdumiało mnie we wszystkich tych dyskusjach jest to, że nie spotkałem się z ani jednym argumentem racjonalnym, merytorycznym. Ani jednym. Bo wiesz Pani, czasami może być taka dyskusja, że e, jedna strona przedstawia 60 argumentów, druga 40, no i wygrywa ta, co przedstawia 60. 100%. Mhm. Argumentów racjonalnych jest po stronie e, przeciwników tej mhm. decyzji? 100%. Nie ma ani jednego. Naprawdę, ba, proszę mi uwierzyć, że bardzo wiele tych dyskusji odbyłem. Natomiast, oczywiście, nasi adwersarze mają stuprocentową przewagę nad nami, jeżeli chodzi o emocje. No to mhm. jest jasne, tak? Tutaj oni świetnie tym zarządzają. Stąd y, te wszystkie oskarżenia, że każdy, kto krytykuje decyzję o wywołaniu powstania warszawskiego, jest agentem, zbrodniarzem, zdrajcą i w ogóle strasznie złym, okropnym człowiekiem. Hmm. Dla mnie, jako matki, to jak otworzy otworzono, e, w, stworzono taki było otwarcie tego pomnika małego powstańca. Dla, e, e, to, dla mnie to jest przerażające. Tak powiedzieć. No, oczywiście, że jest to przerażające, hmm. bo ja zawsze mam mieszane uczucia. Z jednej strony, wie pani, jestem pełen uznania oczywiście hmm. dla dziecka czym młodego chłopca, mm -hmm. bo to, to trochę przesadzone jest ten pomnik, no w sensie, że 6 no no, no, tak. latek no, w tym sześć. hełmie, no to jest w ogóle ale w ogóle pomysł, żeby coś takiego mm -hmm. zrobić, no, dobrze. Jestem jest uznania dla młodych chłopców, którzy chcieli wziąć za broń i narazić swoje życie w walce, no ale tych oficerów, którzy ich przyjmowali, to ja bym stawiał przed jakimś sądem, sądem wojskowym. To sądem. znaczy, wojs wojna i wojsko jest dla dorosłych mężczyzn. Sądem. A jeżeli ja bym był oficerem Armii Krajowej i miałbym, sądem. trzymałbym jakąś barykadę i przyszliby do mnie tacy młodzi chłopcy sądem. 13, 14, 15, 16, Letni, no to bym po prostu wie pani. No, gówniarze do domu. Tak? Gówniarze do domu no na tak, boisko, grać tak. piłkę nożną. E, mm -hmm. I proszę mi się tutaj nie pojawiać. E... No. I to jest też charakterystyczne, to już tak na, na koniec, że kiedy w takich jakichś filmach dokumentalnych pokazują armię niemiecką pod koniec wojny, i tam właśnie też są dzieci, które idą z karabinami, tam bose też i tak dalej. I to ma wywoływać w nas oburzenie, jak Niemcy byli okrutni, bo dzieci do wojska tam zaprzęgali tak, pod koniec wojny. A to, co my zrobiliśmy, no właśnie ma być czymś, co. Bo widzisz, Pani problem no, polega no, też na no, tym, dotknęła Pani jednego z podstawowych, e, najważniejszych elementów polityki historycznej, a jest nią kalizm oczywiście. To znaczy przykładanie zupełnie innych kryteriów do działań własnych, czy też własnej okay. wspólnoty narodowej, a tej uh -huh. drugiej wspólnoty narodowej. Uh -huh. I to wychodzi, wie Pani, podczas każdej, każdej absolutnie z tych e, rozmów. To, co dla nas jest zniosłe i bohaterskie, to dla tych drugich jest straszne i zbrodnicze, prawda? Te same mm -hmm. rzeczy. Na przykład, gdyby Pani y, po jeszcze śledziła y, sposób, w jaki y, historycy reprezentujący właśnie tą nieobiektywną historię, y, stronniczą, właśnie tą emocjonalną. emocjonalną, czy też tą taką, która ma właśnie na celu dowiedzenie tego, że poldacy zawsze mieli rację, i zawsze byli święci, i wszystkie decyzje podejmowane przez Polaków były słuszne, i nigdy Polacy w całej swojej historii nie zrobili nic złego, i wszystkie złe rzeczy robili zawsze wszyscy inni. No to proszę zwrócić uwagę na przykład na podejściu e, tych badaczy, czy też tych publicystów do zbrodni wojennych. Mhm. To znaczy, w jaki sposób jest traktowany na przykład zbrodnie dokonywane na polskiej ludności cywilnej przez jakiekolwiek formacje niemieckie, ukraińskie, sowieckie, litewskie, a w jaki sposób traktowane są zbrodnie popełniane przez polską partyzantkę, czy to tą wojenną, czy też tą powolenną mhm. słynnych żołnierzy wyklętych. Tego też było trochę, jak to zwykle. No, są ludzie w lesie, mhm. no to siłą rzeczy nie składają się te oddziały samych aniołów, ale również mhm. zdarzały się tego typu sytuacje i politycy realni po prostu piszą jak było. Mhm. Natomiast dla zwolenników polityki historycznej no to jest, wie Pani, kalanie własnego gniazda. Tak. Nie można pisać prawdy, no bo prawda jest niewygodna, mhm. bo nie jest czarno-biała. No i teraz ja wielokrotnie to widziałem, że na przykład powiedzmy, jeżeli jakaś wioska była spacyfikowana przez Niemców czy z jakiejkolwiek no to to wyjbaj, no po prostu ludzie zginęli, straszna zbrodnia, oburzamy się. Jeżeli w bardzo podobnych okolicznościach polska partyzantka spacyfikowała nie wiem, wieś białoruską, albo na przykład ukraińską, mamy do czynienia na przykład z wsią Sachryń, która została w trakcie rewolucji chrubieszowskiej w 1943 roku spacyfikowana, tam zabito kilkaset osób, to zrobiły oddziały Armii Krajowej i Batalionów nie? Chłopskich, a w całej rewolucji chrubiaszowskiej ponad tysiąc Ukraińców zostało zabitych. No to tam, wie pani, już e, szuka się wszystkich możliwości łagodzących, rozmycia tej sprawy, e, zamiecenia pod dywan i metodologia, jakiej się używa wobec e, tych zbrodni, jest zupełnie inna niż wobec zbrodni na narodzie polskim. Tam nigdy nie ma żadnych wątpliwości, mm -hmm. tam nigdy nie ma żadnych okoliczności łagodzących. W ten sam sposób podchodzi się do relacji świadków. Miałem kiedyś przepiękną rozmowę no bo wie Pani, ja należę raczej do, do, do mniejszości, prawda? Mm -hmm. Ludzi, którzy uważają, że zawsze trzeba być po stronie e, bitych, a nigdy po stronie bijących, a narodowość ofiar mnie w ogóle nie obchodzi. W ogóle. Mm -hmm. Nie interesuje mnie, czy zabito Polaków, czy zabito kogoś innego. Ważne to, że zabito, e, zabito, e, zabito ludność niewinną i trzeba opisywać tak, jak było. I pamiętam raz taką moją rozmowę właśnie, w, dotyczyła właśnie pacyfikacji jakiejś wioski białoruskiej czy, czy litewskiej. No, i rozmawiałem z takim właśnie panem, i on mówi: Słuchaj, tutaj chyba się pomyliłeś, bo wiesz, e, to wszystko nie było tak. Ja mówię: No, jak się jest 30 relacji świadków ocalałych z tej rzezi, którzy opisują punkt po punkcie, jak to wszystko się odbyło, plus jakaś dokumentacja sądowa, potem i tak dalej. Ale nie, to i taki, nawet taki był wyraz pobłażania, obłażania: To chyba ty nie dotarłeś do, do, do tej, do relacji pana majora. Ja mówię: Tego, co spacyfikował? Tak. No przecież on tam napisał, że tego, to, to nie on, że to nie zrobił, on to ubecja, nie? Mm -hmm. Ach, no tak, mówię. I to rozstrzyga sprawę, rozumiem, tak? Bo tak powiedział. Bo to jest polski oficer, mm -hmm. więc w tym, w tej wykładni ci ludzie w świecie w to wierzą. I naprawdę większość z nich nie jest, wie pani, pro, nie, nie, nie propagandystami, którzy wiedzą, że po prostu kłamią, mm -hmm. prawda? On uważa, że skoro polski oficer tak powiedział, to to jest prawda. A ci wszyscy Białorusini, którzy mm -hmm. mówili, że było inaczej, kłamią, no bo po prostu, dlaczego bo chcą zrobić? Po prostu krzywdę Polsce, prawda? I mm. e, jakby moje kredo jest takie, że wszystkich traktujemy sprawiedliwie, opisujemy ludobójstwo na Wołyniu, dokonane mm -hmm. na niewinnej ludności polskiej, e, bez żadnej taryfy ulgowej mm -hmm. z powodu dobrych stosunków polsko-ukraińskich, ale również naszym obowiązkiem jako badaczy i po prostu uczciwych ludzi jest opisanie odwetu. Mm -hmm. Tymczasem, na przykład, ci nacjonalistyczni historycy ukraińscy skupiają się tylko na odwecie. Mm -hmm. I nie mówią o ludobójstwie na Wołyniu, bo to szkodzi ich sprawie narodowej, mm. a z kolei nacjonalistyczni polscy historycy piszą tylko o ludobójstwie, nie pisząc nic na odwecie. W efekcie mamy do czynienia z lustrzanymi stronami tak. e, odbiciami tej Pani, samej twarzy. Panie Przewodniczący, i teraz na, na koniec, bo to powiedział Pan ważną rzecz, ale z drugiej strony jest w tym też pewien paradoks, bo z drugiej strony możemy powiedzieć, że pewna polityka polska e, właśnie jest taką polityką... E, hańby narodowej, czyli powiedzmy przepraszanie za jedwabne, chociaż nie odbyły się tam ekshumacje, że polski prezydent Aleksander Kwaśniewski przeprasza, że to mówienie, że nie odrobiliśmy lekcji, to co sam pan powiedział w pierwszej części, że jesteśmy traktowani jako najwięksi um, antysemici i właściwie Niemcy to tylko pomagali tym Żydom, a my w czasie wojny uh, tylko ich tam uh, szmalcowników uh, hołubiliśmy, więc um, to też chyba nie jest tak do końca, pan mówi o takich pewnych, powiedział pan, historycy nacjonalistyczni, ale ta bardziej ta strona taka liberalna, no to z kolei jakby cały czas, że powinniśmy sypać właśnie popiół na głowę i pomagać na przykład Ukrainie, w, chociaż nie będzie to korzystne dla Polski. Panie, tylko oni są po jednych pieniądzach, mówiąc tak trochę hmm. staroświecko, to znaczy, oczywiście, to jest, powiedział, jeżeli ma pani oś, to na jednej stronie hmm. jest polityka historyczna, w środku jest historia realna, ale oczywiście jest jeszcze tak zwana, jak się śmiesznie nazywa, ta pedagogika wstydu. Mm -hmm. tak? Nie używam tego okay. określenia, bo to jest no, po prostu trochę zabawne, ale tak, oczywiście są też tacy ludzie, którzy odwrotnie, na siłę zaczerniają historię. Mm -hmm. I teraz tak. Pierwsza sprawa. Nie jestem zdobolony z tego powodu, że Kwaśniewski przepraszał za jedwabny, ponieważ ja osobiście nikogo w żadnej stolenie nie paliłem mhm. i nie zamierzam palić mhm. i żadnego nikogo nie zamordowałem. W z tym, dlaczego w imieniu całego narodu polskiego kilkadziesiąt lat później się przeprasza za takie rzeczy i też na marginesie to samo dotyczy tego Zełańskiego nieszczęsnego, mhm. prawda? I tych całych przeprosin. To jest jakaś w ogóle mhm. fiksowanie się na sprawach zupełnie nieważnych. No ale prawda jest też taka że proszę zwrócić uwagę, że wyrzuciła Pani teraz, otworzyła Pani nowe pole, tak. które jest właśnie idealnym, czyli stosunki polsko-żydowskie. Idealnym polem starcia pomiędzy e, rozmaitymi sposobami myślenia o historii. I teraz, co mówi nasza polityka historyczna? Że Polacy przez całą wojnę nie robili nic innego, tylko pomagali Żydom. I w mhm. ogóle po prostu niektórzy politycy to już po prostu dodawali sobie co każde przemówienie jedno-zero. Mhm. Miliony było tych sprawiedliwych. Więcej było sprawiedliwych niż Polaków. Tak to się skończy, naprawdę mówię poważnie. I właściwie sportem narodowym Polaków podczas II wojny światowej było ratowanie Żydów. Potem mamy na drugiej stronie tych, którzy mają dokładnie odwrotny pogląd: którzy uważają, że sportem narodowym Polaków było szmalcowanie, mhm. mordowanie Żydów i zabijanie. I powinniśmy non-stop za to przepraszać. Tymczasem, co mówią historycy realni? Historycy realni mówią, było jak w życiu czyli było różnie. I dlatego dostają po dupie zarówno od, od zwolenników polityki historycznej, jak i e, tych, e, którzy. E, pedagogika wstydu nie zostaje, tak? Uprawiają to obczernianie tak. powiedzmy, polskiej tak. historii. Jak było w rzeczywistości? Było tak, że byli sprawiedliwi wśród narodów świata, ludzie, którzy tych Żydów ratowali, narażając własne życie. I to byli najwięksi bohaterowie, którym mieliśmy stawiać pomniki. I, I muzea. I fajnie, że to się robi. Fajnie, że jest to Muzeum Ulmów, tak i fajnie, że no, tak. ci ulmowie trafili na to, e, co wyrzucili teraz. Tak, teraz wyrzucili teraz, no, że wrócili. przywracają, no, tak. no bo ludzie się wściekli. Słusznie, że się wściekli. No. E, i, I dobrze, że o tym pamiętamy. Z drugiej strony była, ale to była pewna mniejszość. Niewielka. Ale nie dlatego, że Polacy byli wredni, tylko dlatego, że Niemcy wprowadzili takie prawodawstwo, mm -hmm. które powodowało, że pomoc Żydowi oznaczała. Ryzyko śmierci całej rodziny. całej rodziny. I teraz zastanówmy się, ci wszyscy mędrkowie, którzy mówią, Polacy za mało pomagali, co ty byś zrobił, człowieku, zwracam się do Was, gdyby do Twojego domu zapukał w środku nocy Żyd, mówiący widzisz, na przykład grecki, mhm. który uciekł z e, transportu do Auschwitz i z tyłu już słychać psy e, mhm. pogoni i niemieckie jakieś latarki błyskają, i on mówi: Pomóż mi. Mhm. Czy przyjąłbyś go do domu? I zaryzykował życie własne swoich dzieci, swojej żony, mm -hmm. czy zamknąłbyś drzwi przed nosem. Mm -hmm. To są te wybory. Dzisiaj łatwo o tym mówić. Mm -hmm. W związku z tym była to niewielka mniejszość, bo bohaterów zawsze jest mało. I pompowanie tego przez politykę historyczną jakichś milionów jest po prostu śmieszne. I śmieszne, i to wynaraża nas na śmieszność, bo historiografia Holokaustu jest bardzo rozbudowana na Zachodzie i wszyscy wiedzą, jak było. Mm -hmm. Nikogo nie oszukamy. Mm -hmm. Potem. Ci z kolei od tej, jak pani powiedziała, pedagogiki wstydu twierdzą, że Polacy tylko i wyłącznie mordowali, mhm. że po prostu byli jakimś antysemickim blokiem, który tropił, zabijał, szmalcował, szantażował, donosił i w ogóle jedno wielkie piekło. A jak było w rzeczywistości? Była grupa pomagających, była grupa szkodzących, oczywiście szmalcowników i też trzeba o tym mówić, badać, pisać ten temat książki i olbrzymia ilość ludzi, która po prostu chciała przeżyć okupację niemiecką i nie można mieć do nich pretensji. Panie pierwsze, jako niedobra gospodynia, ale wiem, wiem. że patrzę tutaj, więc Muszę bardzo, bardzo panu dziękuję. Jest tyle pytań, które jeszcze chciałam panu zadać od siebie, od, od widzów, ale to będzie dobry pretekst, żeby spotkać się ponownie. To będzie dobry pretekst, po żeby się trzeci, spotkać proszę. ponownie po raz trzeci i lecę strzelać mm -hmm. i też chciałbym, mam wrażenie, że y, widzowie by trochę zaskoczeni, bo jak pani widzi, moje poglądy są dosyć niestandardowe, mm -hmm. bo z jednej strony jestem zwolennikiem prawa do posiadania broni, jestem konserwatystą w sprawach społecznych na przykład. Mm -hmm. A z drugiej strony uważam, że trzeba pisać prawdę o czarnych kartach polskiej historii. Jest to chyba dosyć rzadki miks w Polsce, która jest bardzo plemienna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze pod filmem. A zapraszam do kolejnych odcinków. Zaraz o tym powiem. Dwa słowa. Ponieważ piszecie Państwo, i to w tych, nawet w tych pytaniach było, a kiedy będzie QA mazurski? Więc wkrótce, w najbliższym rzeczywiście czasie, tradycyjnie mam nadzieję, uda się na pomoście QA zrobić, ale będziemy zapowiadać, więc będę czekała na Państwa pytania. No i też pytania, które pojawiały się, czy będzie naszym gościem pan profesor Antoni Dudek też potwierdził i pod koniec miesiąca z panem profesorem będzie nagrana rozmowa. To są te dobre informacje, ale na koniec też podam niedobre informacje. Też państwo chcieliście, żeby pan doktor Nymbartoszewicz był w programie. No niestety odmówił, więc, więc nie. Ale chciałam państwu jeszcze raz podziękować za uwagę. No i oczywiście podziękować naszym patronom i partnerom czyli Markowi Kubiakowi, czarno na białym. S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożny. No i oczywiście wszystkim tym, którzy wspieracie kanał na Patronite i tym, którzy wspieracie kanał indywidualnie, bezpośrednio na YouTubie. Dziękuję. Czekam na komentarze. Zapraszam wkrótce do, mam nadzieję, odcinków Q&A, czyli Państwa pytania, moje odpowiedzi w pięknych okolicznościach przyrody.